Witam wszystkich, z tej strony Sarlen, a to kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Brotherhood. Dzisiaj stwierdziłem, że zajmiemy się misją Christiny i zobaczmy, na czym to stanie dzisiaj, jeśli chodzi o tę misję. Większość asasynów, jak zwykle, wysyłałem na misję. Jestem sobie w zbroi Brutusa. Prawie ją mam. Widzicie? Już mógłbym ją w sumie powalić. No dobra. Uciekła jednak troszkę. Florencja. 1478 rok. Ezio! Co robisz tutaj? Tylko wróciłem do Firenze. Look at you. Beautiful as ever. But oh, it's so like it's been 2 years. Nothing but you. Oh, but it's you. What is it? I'm engaged to be married. My father kept asking me to choose. I thought I would never see you again. It's Manfredo! He's going to kill him! What? Untale, he lost money to. He's dragged them out to the end of the new bridge. Who the hell is Manfredo? My fiancé! Brat narzeczonego Christiny Manfredo przed hazardzistami. Spoko. Pytanie typu... Czemu Ezio... A! To jest na czas! Jezu! Ajajajajaj, trzeba biec. To dziwnie wygląda, no to dobra, peleryna Medyceuszy bodajże. Jeśli mnie wzrok nie myli. Tylko... Dobra, wow, za całkiem szybko. Grazie, messere. You don't know how close. Oj, 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 oj. What are you doing? Do you love her? What? Do you love her? Christina! The woman you're about to marry. Yes, I do. I swear I do. Kill me here and I will die still loving her. You are never going to gamble again. Never. Ah, tak. You will be a good husband to her. Or I will hunt you down. Kill you myself. To dziwnie wygląda o tyle, że... Aha. Jakby ten ramiennik po lewej jest zupełnie inny od tego po prawej. Jakby to, nie wiem, dwa zestawy. Ale może nie będę przeszkadzał. He's fine. He'll make a good husband. I made sure of it. What? Biedna jest w szoku, nie wie co myśleć. No spójrz, nie przypominam sobie, żeby ten na ramiennik na lewej... No. Ten na lewym ramieniu miał się tak bardzo różnić od tego na prawym, ale ogólnie jest... Zbroję ma tutaj ładną. Dwa ostrza. Chyba jest... Medyceusz chyba. Kurde, nie pamiętam, jak to wyglądało. Dobra. No i... Co by tu zaraz robić? No, sorry. Dobra, przejrzyjmy mapę. Myślałem, że ta misja będzie znacznie dłuższa, ale nie. Nie ma, nie wiem, żadnej innej misji Christiny. Nie widzę. Kryjówka Templariuszy, punkt widokowy, wieża Borgiów. Dobra, trzeba stworzyć całe bractwo. Lecimy do wieży Borgiów. Tak, skoro mam tu już zbroję Brutusa, to też sobie skombinowałem takiego, a nie innego konika. No moje oko pasuje. Jak się mylę, dajcie mi znać, to znajdę innego, co za problem. Mnóstwo ich jeździ dookoła tego wszystkiego. Tu teoretycznie do kupienia, ale drogie, więc nie da rady.
Ja się cieszę na chwilę obecną, że mam Panteon i Koloseum kupione. Zaraz zobaczyć tę wieżę, może kryjówkę Templariuszy i będzie po odcinku, a w następnym coś czuję, że wracamy do fabuły głównej. No jakoś tak to pewnie skombinuję. Całe szczęście, Assassin Trójka wychodzi pod koniec listopada. Na szczęście. No, zdania nawet u mnie są podzielone. Z jednej strony dobrze, z drugiej źle. Dobrze o tyle, że no skończy Brotherhooda. Źle o tyle, że konsolowcy już mają. No ale postaram się sobie nie spoilerować i... No to samo proszę również was. Ezio, jedź. Jakaś niewidzialna ściana, tak? No cóż. Konik no w miarę jasny, tylko że opancerzony, więc jest okej. Okay. No chyba jest pancerz. Olea już nic nie kupię. Mam ochotę po prostu tam... biec i go załatwić. Tak, tak, tak. Podejdź tutaj, kolego. Podejdź tutaj, ja cię zabiorę na przejażdżkę. Linię lotnik. Albo w ten sposób. Albo linię lotnik. No. Co zrobić? Shit. Stop it! Gdzie jest ten? Główny. Gdzie? Tam. No, no, no! Dobra, teraz już tak na porządniej. Chodźcie tu, towarzysze. Najsłabsi z tych, których mam ogólnie, i tak mają poziomy szóste. No! Co, ja go kopnięciem zabiłem? Wszyscy żyją. Spoko. Czyli ta walka nie wyszła. Ezio, nie w tą stronę. Tutaj. Na pewno mi coś w opornicy szło. W przypadku, kiedy miałbym nie być wykryty, to już by mnie zdradziło. Ale cóż...
na to akurat nic nie poradzę. No chyba, że tutaj coś. No nie, tak też nie. Noż ludzie. Za to nienawidzę wieżborczy, bo nigdy nie wiem jak na nie po prostu wejść. Mała skrzynia. Już nawet mam tu rękawice do wspinaczki i co? W sumie... No już nie będę brzydko mówił. A, no teraz się udało. Misja broń bractwa. No, wysłałem tam chyba dwoje na taką misję. Dobra, w takim układzie to tędy już idealnie. No i palimy. Tylko teraz jak wyszkolić tego gościa, którego teraz dorwę, co? A to jest pytanie, ale pewnie go wyślę na jakąś misję z asasynami na wyższym poziomie i już. Podpalacz. Tam mam jakiegoś miarę blisko. Nowego rekruta. Czekajcie. O! Tak, sztylet Brutusa. No ładnie. Porozmawiajmy z nim. The liberation of Roma has begun. That was bravely done, signore. Grazie. Please, show me how to beat these tyrants. Okay. Dobra, kolejny weteran. Znowu weteran. Ciekawe się stanie jak... No, teraz coś wojownik. A, pozostaje mam też coś takiego. Spoko. Desidera Donati. Fidel Fabiani. Kurde, no. Już są bardzo blisko tego, poziomu. Teraz na pierwszym. Dobra, a zlecenia jakieś ma nawet. W Rzymie. O. Na pewno wyślę go. Jakkolwiek to głupio wygląda, wyślę go. Fedel. I Gita, tak? Gita? Gita. Wszyscy będą awansować z tego zespołu, więc tu jest spokój. W Paryżu jakiś zaginiony. Nie, nie da rady. Tego zadania nie zrobię. Pretendenci. Dobra, oboje będą awansować. W tym Adelsozi będzie jako pierwsza miała najwyższą rangę. Coś patrzę, Kalkuta. Przekup Herolda.
A ostatnią sobie zostawię. Dobra, teraz no to kryjówkę templariuszy spróbuję zrobić. Tylko chwila. Oj, zła Ezio. Tak, teraz to będzie moja trójka. Dobra. Uzbrojenie mam porządne. Zobaczmy co... O! W akwedukcie? Spoko! Idziemy. No, Ezio. Co nas tu czeka? Tam się podoba też tlecik. Sama zbrójka też. W końcu to jest sztylet, którym zabito Cezara. Posłuży mi podczas mordowania Cezara. Płynne złoto. Znajdź skrzynię templariusza w akweduktach. Nie wolno ci zabić więcej niż dwóch górników. Mam zabijać górników? Tivoli. Spenetruj kamieniołom. Wow. Ciekawe jak tutaj trafiłem. How long do you expect us to work with such petty wages? When the aqueduct is restored, we use it to take the treasure out of the quarry. Then you will be paid well for your effort. Nie wierzę. Enough with the same lies. I say we get back what belongs to us. Who's with me? This is what happens to rebels. Ouch. Let it serve as a warning to all of you. Now, get back to work. Pewnie jest moim celem póki co. Cześć w tym momencie. O, bełty, spoko. A tam, szalony. Skrzynka. Now, how to get water to this wheel. I wonder what that mechanism does. Maybe I can shoot it from here. Który? Okej, działa. No ja się nie chcę taki ciężki, kolejny weteran. Tam nic nie widzę. Idziemy dalej. Gdzieś tam odcinek nie będzie zbyt długi, no bo... Ten poprzedni był całkiem długi, jeśli pamięć nie myli. Oj! Let's go, wiej! Aha, drabinka. That could help if I fall. Już zakładasz, że spadniesz? Ezio, ty człowieku małej wiary, ty. Znowu taki mechanizm jak ostatnio? Tak, chyba tak. Now, how to get water to this wheel?
I must find another vantage point. Yeah. Ej, nie widzę. Coś się stało z... Moment. Ponownie rozpocznij. Bo... To spadłem, to zły znak. Bardzo zły znak, a teraz przynajmniej to załatwię szybko. Albo wrócę tam, gdzie byłem wcześniej. Dobra, wróciłem. Hehehe. Stwierdziłem, że bezpieczniej będzie używać kuszy. That one is set. Now to align the other one. Dobra. Ezio, nie narzekaj. Nie gadaj tyle. No mniej więcej wiem, co robić. Z naciskiem na mniej więcej. Merda. Perhaps this device can help me get up. Jakie? Czekajcie. Aha! Takie buty. There's a water wheel back there, but this brake locks it in place. Najpierw odzyskam sobie amunicję. I teraz użyjmy tego. No i działa, okej. Okay. No, pewnie tak. Leonardo lubi tego różnego typu machinki. Oh, ha, stoję, trzymam się, jest. Myślałem po prostu, że zlecę stąd. What is wrong with your talents? Francuz. The assassin! Protect me! Why not come down and fight, coward? Waste this sum! Goes to the man who kills him! Money makes the world go round, eh, assassin? Or you kill guards, but will you murder innocent workers? Muszę uważać, żeby nie zranić cywilów, bo naprawdę nie chcę im krzywdy zrobić. Nie, 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 moment, chciałem kontrolować tego. Chciałem teraz zrobić? Bo szczerze nie bardzo wiem. Na pewno nie zranię cywilów. Jest ich trzech, a ja nawet nie mogę co najwyżej dwóch.
chodzi o synchronizację, ale... Kurde, gdzie ja mam wleść? Może tędy. Mam pomysła? Zgaduję, że nie mogę go jeszcze zabić. Jak tylko jeden nóż? Zgaduję, że to nie tędy. Muszę teraz tym wrócić, nim mnie dorwał na tym. Moment, jak znajdę jakiś ten sposób, to zwrócę, bo nie chcę tego zbędnie przedłużać, naprawdę. Bo nie chcę krzywdzić cywilów. Dobra, zaraz wracam, jak tylko znajdę jakiś sposób na to. Niestety zabiłem dwóch cywilów. Już nie bardzo miałem inne wyjście, no myślałem, że jak już coś zrobię, no to... No, nie mogę znaleźć drogi. Kurde, tak nie sam nie wskoczę. Jak ja niby żurawia użyć? Zamknij się, gościu. Dobra, kolejna misja zakończona sukcesem. I może tak jakoś? Nie, na dół nie będę schodził, już tam chyba byłem. Zobaczcie sobie, jak pójdę tutaj, ale no teoretycznie cele mam tam. Tak, tu już się bawiłem z wodą, jeśli o to chodzi. No nie no. Dobra. Wrócę do was, tak wrócę na sportem na górę. Bo mi już powoli kończy się nerw na to. Dobra, chyba mam drogę na górę. Zaraz wam pokażę. Stąd po prostu po tej platformie na to. No i to mi pomoże teraz. Właśnie znalazłem parszywa gnido. Zaraz tam. Że nie mogę znaleźć drogi na górę. Auć. Tak, tak. Lepszy człowiek, tylko że... Lepszy człowiek, tylko że się za cywilami ukrywasz. Gdy już z powrotem tam,
kamera. Wszystko jest użyteczne, jeśli wie, jak się tego użyć. Ale taki wielki człowiek jak ty powinien to wiedzieć. Nieprawdaż? Templariuszu. Myślałem, że to... Myślałem, że to Francuz, to Niemiec. Dobra. Szkoda mi tylko tych cywilów. Niczym nie zawinili, to najgorsze. Wajza! Będzie strzelać do mnie, parszywiec. Nie! Au! Tak, to jest chyba minus gry na klawiaturze. No nie będę popinał pada. O nie. Dobra, teraz do was wracam, tak ogólnie. Dobra, to teraz trochę wyżej niż byłem, bo ostatnio byłem tam, nazwijmy to, w wyrwie i spadłem. Tylko strzeli. W sumie po nic, ale gonimy go dalej. Naprawdę zaczyna wkurzać. Go to hell! Ty pierwszy. Don't get the treasure. I will be granted riches beyond belief when I bring Cesare your head. Perhaps I will send him yours. Nine! 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 Tak, to jest Niemiec. Zlikwiduj. No, chodź tu. A, cwaniak. Ale... piszczy. No, come on, chodź tu, podejdź tu. No, miałeś rację zrobić odskok. Otwórz drzwi. Przeszukajmy go najpierw. Dobra. No, tak, mi się to zbra po prostu podoba, nic na to nie poradzę. Tylko przydałby mi się drugie ostrze możliwe, wiecie o tym. Znajdź skarb, zdobądź skarb, dobra. Znajdź, zdobądź, już znalazłem. Czy w trójce będzie coś takiego? Przez bardzo nad śledziłem, co się tam dzieje, tylko bardziej dla tej premiery, żeby sobie nie psuć nic.
Pieniądze tylko, tak? A co? Ho, ho, 4000. Ładnie. Wóz z sianem. A to idziemy na ten wóz z sianem. Ten, który... Tędy. Nice. Pewnie ma obszar nieaktywny. No ja z czym... Tak, jakby specjalnie czekał, aż my się zjawimy. Błąd. No ale dobra, nie udało mi się pełna synchronizacja, dałbym go być zabijem dwóch, a nie z trzech. Chyba, że jeden sam spadł, albo nie wiem co. Nie wiem. Dlaczego ciągle mam tylko jedno ukryte ostrze, jak powinienem mieć dwa? Przecież mam tu drugie za rękawie, nawet Romulusa. Brutusa. Nie wiem, dobra, spróbuję się tym zająć, ale to... Ale to w sumie później i teraz do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry. No, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i miłego dnia, albo dobrej nocy, zależy.